Halo, cześć, witam Ciebie przyjacielu mój drogi bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Europa Universalis 4, gdzie może na początku o tej grze całej, w tej grze wcielamy się w króla jednego z państw tutaj, naprawdę tych państw jest masa, zobaczcie cała Afryka, tutaj gdzieś Ameryka, Ameryki, wszystkie gdzieś tam, Azja, zobaczcie, tych państw jest naprawdę masakrycznie dużo i wcielamy się w jedno państwo, my sobie w tym razem wybierzemy Polskę, wybierzemy sobie wszystkie tutaj opcje, możemy sobie wybrać, ja mam takie, jakby kogoś to ciekawiło. Difficult, czyli poziom trudności, normalny, można by było dać na easy, ale ja dam na normalny, a na dodatek dam tryb Iron Man, który powoduje, że jeżeli popełnię jakiś błąd, będę chciał go cofnąć poprzez wczytanie zapisów z gry, nie będę mógł, w tym trybie takiego czegoś nie ma i po wyjściu do menu automatycznie zapisuje nam się gra. Czyli tu nie mamy miejsca na błąd. Nie mamy miejsca na błąd. A więc niech się tutaj ładuje. Ja jestem chory i to jest w sumie już szósta próba nagrywania. Przez kilka dni, tak, bo większość kończyło się albo moją przegraną, albo jakimś głupim błędem na sam początek, albo po prostu mówiłem jak debil, bo byłem chory, tak, nadal jestem. Dobrze. Ustawmy sobie szybkość na fulla i weźmy pierwsze, co powinniśmy zrobić w ogóle grając z tą Polską. To będzie, myślę, troszeczkę taki poradnik. Dla osób, które totalnie nie wiedzą co to jest, ale to będzie poradnik z tego, że ja nie jestem jakimś wybitnym graczem. Czemu już zacząłem grę Halo? Dlatego bierzemy sobie pierwsze, to co powinniśmy to w ogóle sojusz z Litwą. Sojusz z Litwą oraz sojusz z kim my tu możemy teoretycznie wziąć sojusz. No ja bym wziął sojusz na przykład z Austrią, która pewnie w najbliższym czasie gdzieś tam by się zgodziła, dlatego poprawimy relacje. I na razie miejmy tylko sojusz z Litwą, z którą weźmiemy również Królewski Mariaż. Czyli Królewski Mariaż to jest takie coś jak rodzina. Będziemy rodziną wtedy z Litwą, władcy. O, nawet Litwa sama zaproponowała nam Królewski Mariaż, my się oczywiście zgadzamy. Poprawiamy relacje oczywiście z Austrią. Teoretycznie z Pomorzem możemy wziąć sojusz, tak? Czy nie chcecie sojuszu? Pewnie chcecie. Tak, możemy z Pomorzem, z Brandenburgią, z Czechami pewnie też nawet, tak. I myślę, że z Czechami w najbliższym czasie weźmiemy, bo to dość silny sojusznik. Będziemy zawsze bezpiecznie od tym, by na przykład takie Węgry nas nie zaatakowały. Choć teoretycznie Węgry mają sojusz z Austrią, no to poprawmy relacje z Węgrami tutaj, żeby nam nie wbili czasem noża w plecy. By nie powiedzieć, atakujemy. No tutaj z krzyżakami to ja nawet nie mam co poprawiać relacji, bo wiadomo, że i tak mam. Będą moimi wrogami. I zatrudnijmy sobie, na razie dostajemy bardzo mało punktów. Dlatego zatrudnijmy sobie doradców. Dyscyplina plus 5% może być. Lepsze relacje z czasem plus 20%. I teraz misjonary strange, czyli lepszy misjonarz lub Production Efficiency. Dobra, weźmiemy Missionary Strange. I może, czy my mamy jakieś prowincje tutaj, które nie są chrześcijańskie? Mamy! Kilka prowincji tutaj widzę, ortodoksi. To ich sobie nawrócimy, potrwa to 2 lata. Na przykład tu Przemyśl. Nawrócimy tutaj na jedną prawdziwą religię. No, czyli tutaj widzę. Przejęte tutaj duże z ortodoksów, teoretycznie. A państwa są katolicka... No wiecie. Tu mamy sunitów. Suni. Shia, jakieś głupie religie. Ale większość tutaj, właściwie wszystko tutaj jest katolickie. Wkrótce się to zmieni, z tego co pamiętam. I część będzie... mieć religię jakieś coś z Anglią związane, anglikańską czy coś takiego. Okej, więc w sumie to się nic teraz nie dzieje.
Generalnie ja bym poprawił od razu relację z Mazowszem, bo to jest mój wasal, tak w ogóle. Dostajemy dwóch wasali na sam początek, Mołdawię i Mazowsze. Jeżeli nie wiesz, co to wasal, to tak jakby on robi wszystko to, co ty. To jest niby osobne państwo, a jednak on ci pomaga w wojnie, on ci płaci i wszystko. Ale teoretycznie twoim państwem nie jest. Zobaczmy sobie tylko nasz force limit, który ma 26 tysięcy, więc teoretycznie jeszcze 6 tysięcy żołnierzy moglibyśmy zbudować, ale to nie ma sensu z tego powodu, że mamy za mało pieniędzy i tak byśmy ich nie utrzymali. Znaczy, może byśmy utrzymali, ale nasze dochody byłyby równe 0, więc kijowo. Czy Austro, ty się już zgodzisz na sojusz? Pewnie nie. Pewnie musisz mnie kochać, no nie. Austro to jest naprawdę niesamowite państwo na sam początek. Oni tutaj przewodzą cesarstwu, więc oni są naprawdę potęgą. Oni mogą zrobić co chcą. Oni mają 40 tysięcy wojsk, jak nie więcej. Oni mają wciul bogate prowincje. Są dobrzy, tak. Zresztą możemy sprawdzić nie w historyki, tylko tu. Możemy wziąć military i sprawdzić armies. Austria. Gdzie jest Austria? Czasem ślepy i nie widzę adres. Zobaczcie, oni mają 32 tysiące wojska i aż 50 tysięcy manpowera. Rozumiecie? 30 tysięcy manpowera, a ja maksymalnie mam same 20, 40, 50 tysięcy, sorry. To jest w ogóle jakieś niepojęte. Tak samo tu widzicie najpotężniejsze kraje, w tym Litwa nawet. Polska gdzieś tam też jest, więc spoko. Dajcie, niech sobie czas leci, ja sobie muszę wziąć telefon. Ja sobie ustawię coś na telefonie, bo tutaj się aktualnie nic widzę nie dzieje. Ciekawego. Nic. Przydałoby się również boostnąć nam stabilność. Czy to zrobimy? Zróbmy to. Boostnijmy sobie. Royal Marriage od Mazowsza, który i tak jest zresztą moim wasalem, więc spoko. Nie ma problemu. Czekamy tylko na najważniejszy event w grze, który obwieści nam, że dostajemy króla. Pytanie tylko, jakiego króla dostaniemy. Znaczy, pewnie dobrego i wtedy będziemy mieli dwie opcje do wyboru, ale ja wam to pokażę. Później weźmy jeszcze królewski, teoretycznie królewski mariaż z... Nie mam dyplomatów do wysłania, serio? O! Jest, okej, jest najważniejszy event w grze, zatrzymałem grę, zatrzymałem. I teraz tak, albo dostajemy własnego króla, 5-4-5-4, czyli naprawdę dobry król, ale Litwa zmienia naszą opinię o 100. I nie mamy aż tak, nie mamy wtedy połączenia. Albo bierzemy Jagiellona i wtedy mamy unię personalną z Litwą, czyli jesteśmy tak jakby jednym krajem, mimo to, że dwoma osobnymi. Mamy jednego króla, który panuje obiema krajami. My bierzemy Jagiellona, dostajemy, zobaczcie, National Unrest, Income from Vassal, Monthly Autonomy Change, Diplomatics, National Force, coś tam. No czyli same pozytywne rzeczy dostajemy. Nie wiem jeszcze, jakby to było, jakbym wziął osobno króla, bo nigdy tego nie biorę. Zawsze warto mieć tutaj unię personalną z potężną Litwą, która ma, zobaczcie, ile? 31 tysięcy wojska. To jest zawsze problem, ponieważ nie mogę nigdy zaatakować kraju o nazwie Zakon Krzyżacki, ponieważ oni zawsze biorą sobie sojusz z Węgrami, niestety. A Węgrzy i Zakon Liwoński, a my nie chcemy walczyć z Węgrami, ponieważ oni też mają dobrą armię. Chyba.
Węgrzy pod... pod... H, bo to Hungary. Znaliśmy sobie Węgrów. No, tak... może sam bym nawet wygrał. Ale jeszcze tu dochodzi zakon liwoński, który za... tutaj będzie ten, więc jeżeli chcemy wypowiadać na przykład wojnę zakonowi krzyżackiemu, potrzebujemy na przykład taką Bohemię do pomocy. Ona by sobie poradziła ze mną z Węgrami, a tutaj Czechy, tutaj Litwa by sobie rozgromiła zakon krzyżacki i zakon liwoński. Bo oni też by wzięli pewnie udział w wojnie. Chyba że wyczekamy momentu, w którym będziemy mogli zaatakować, a oni nie wezmą udziału w wojnie. To wtedy spoko. To wtedy spoko. Nie chcę na was, tylko chcę na prowincję. Nie wiedziałem, że inne, każde inne państwo ma... ma tutaj inne takie ten... no takie ma. Okej. Niech sobie tu czas leci, bo my w sumie nic tu aktualnie ciekawego nie zrobimy, oprócz może w dzisiaj jeszcze zanektujemy Mazowsze. I weźmiemy sobie sojusz na przykład z takimi Szwedami. Albo nie weźmiemy, bo są w Unii z Danią. To może z Danią? Oni się nie zgodzą. Czy na pewno tutaj z tymi i może jeszcze z Bohemią, może jeszcze się uda dzisiaj wziąć sojusz z Austrią. W przyszłości na pewno się uda, bo mi się to udawało. Sojusz z Austrią to jak wygrać życie. Wtedy możesz sobie zaatakować Węgry, zabrać co twoje, żeby twój kraj stał się naprawdę potężny i wtedy takie, taka Austria już ci nie będzie potrzebna, to będzie okej. W przyszłości zresztą planujemy, znaczy ja planuję, razem tutaj z Litwą stworzyć jedno wielkie państwo, które można stworzyć. Do tego potrzebujemy tutaj tych dwóch prowincji, zresztą całych Niemiec tutaj. I żeby Pomorze Mazowsze nie istniało. Mazowsze zaraz przestanie istnieć, Pomorze w najbliższym czasie. Więc spoko. Nie. Idź wracaj do chaty, halo. Kurde, masz mnie za rywala ustawionego, pałko. I Bohemię, dlatego warto by było gdzieś tam też tą Bohemię sojusz z nimi mieć. Gorzej jak nas zaatakują, bo wtedy jak weźmie Austria udział w wojnie, no to nie mamy najmniejszych szans z nimi. Weźmy sobie jakiegoś generała może, już. No taki średni. Aż 10 administracyjnej punktów dostaję, dużo. Nasz przychód wygląda już nawet całkiem sensownie. No, nawet całkiem sensownie. Trzeba to przyznać. Okej. Czy Austria? Czy ty chcesz już sojusz? Ty nie chcesz jeszcze sojuszu i pewnie nie będziesz chciała. Dość długo pewnie. Jeszcze możemy tylko o 26 polepszyć stosunki. Może ty, może będziesz mnie lubić? Czy coś? Co? Czy nie? Aragon mnie lubi, proszę bardzo. Czy to my ich lubimy? Czemu Węgry mnie lubią? Czy co to jest? Halo? Nie, moje państwo. O, dobrze teraz. Tylko te trzy państwa. Enem jest... Okej, niech sobie tutaj czas leci. My jak w sumie zanektujemy Mazowsze, to wtedy będziemy mogli sobie wziąć sojusz i z Brandenburg, i z Bohemią, z Czechami oraz Austrią. Więc to całkiem stosownie. Będziemy mieli tutaj dwóch mocnych sojuszników, którzy będą nam tutaj pomagać w bitwach, w wojnach. Więc spoko, spoko.
Przede wszystkim co jeszcze chciałem, to zerwać tutaj... zerwać... Revoke March, ale stracę jeden stability. Więc to zrobimy, jak tylko będziemy mieli plus dwa stability. Stability, no, dobrze. Okej, tu już... Czy Austria, czy ty chcesz sojusz? Ty nie chcesz sojusz. A ty będziesz chciał sojusz. Ja mam duże, potężne wojsko. Przecież to nie jest jakieś przesadnie duże, potężne. W porównaniu do Austrii 40 tysięcy. To jest jakieś takie małe wojstewko. No i przydałoby już się w tym czasie, już 47, to już wyruszyć na jakieś bitwy, wojny. Ale nie ma kogo zaatakować. Nie ma kogo. Jeśli zaatakujemy taką Brandenburgię, to oczywiście do wojny wejdzie Austria, bo oni są w cesarstwie, tak samo jak Śląsk, czy wszystko inne, co zaatakujemy tutaj, weźmie udział w wojnie. Austria. O, proszę, Brandenburgia wypowiada wojnę Antachadowi. Czyli temu tu. Okej, rozwijaj się, Brandenburgia, a może w przyszłości wezmę z tobą sojusz. Pomyślę. To może w sumie to się nic nie dzieje, to wezmę sobie taki ogólny wzgląd. Tutaj popatrzymy sobie na wszystko, co się dzieje. O, proszę bardzo. Karakury zjada Gregorię, czy Gruzję chyba, czy coś. W każdym razie Gruzja... Dobra, odwołajmy już dyplomatę. Gruzja będzie prawdopodobnie wasalem Karakuriu. Tak jak przypuszczałem, Otomani jedzą wszystko tutaj, co da się jeść. O, proszę. Razman zaatakował Karaman. Jedno prowincjonalne na państwo na trzy prowincjonalne. I wygrywa! A to dziwne. No dobrze, co tu jeszcze? Tak jak przypuszczałem, Hiszpania pewnie wypowiedziała wojnę Aragonowi albo odwrotnie. A tutaj Aragon praktycznie nie ma szans, choć Portugalia również zaatakowała Hiszpanię. Oj, proszę. No to Hiszpania jest w małych tarapadach. Francja dostaje w pieprz przez Aragon. Ojejciu, to ile tutaj wojen. Oj, to się może ciekawie potoczyć. Nie mam bardzo serdeczną nadzieję, że tutaj Aragon wygra z Hiszpanią oraz z Francją, żeby coś tam zjedli, żeby Francja i Hiszpania nie były potężnymi państwami. Zobaczmy, Węgry nadal mają nas za rywala, ale tak nawet nas trochę lubią, tak bym powiedział. Więc tak mają nas w dupie w sumie. Więc to okej, trochę grozi nam mniej nożem w plecy, więc spoko. Mazowsze my zaraz sobie zanektujemy. Przyłączymy je do swojego państwa. Jeszcze tylko potrzebujemy 195 relacji. Więc to niedługo. Austria nadal nie chce z nami sojuszu. Polish Army Strange. Natural Activity Towards Poland. Polish Navy Strange. To da się załatwić. Wy będziecie moimi sojusznikami w przyszłości. O, proszę, nawróciliśmy Przemyśl. Znaczy zaraz to zrobimy. Spoko. Tutaj będziemy sobie jeszcze Halicz nawracać. No 3 lata nawracamy. No to nawet dość długo. Dobra, wycofajmy sobie dyplomatę z Austrii. Wy nadal nie chcecie sojuszu. Gorzej jakby teraz cokolwiek mnie z jakich państw zaatakowało. No bo nie mam żadnego sojusznika. Czekajcie, ja sobie tylko wezmę na Bohemię. I czy Bohemia ma ustawionego rywala Austrię? Nie ma. Ale ma sojusznika. Węgry. Więc nie możemy sobie wziąć sojuszu z Czechami. Z Brandenburgią. Można by było. Ale tego nie zrobimy w sumie. Gorzej jak nas teraz naprawdę coś zaatakuje, no to mamy trochę przerąbane. Dobra, jedną prowincję już nawróciliśmy. Wróćmy teraz Lwów. Zobacz, jedna prowincja już się stała katolicką. Więc sponio.
trzeba o religię jedną prawidłową też dbać. Okej, zaraz będziemy sobie ładnie anektować. Aha, nie możemy, bo jeszcze musi być 10 lat. Okej, jakiś event. National Unrest albo 10 prestiżu. Zobaczmy, jak tam nasz National Unrest. Minus 2, zyskamy plus 2. Minus 3 mamy. No, wolę stracić 10 prestiżu, szczerze mówiąc. Wolę 10 prestiżu stracić. A w sumie i tak w dzisiejszym odcinku nie zanektujemy sobie Mazowsze, ponieważ ona musi być, Mazowsze musi być 10 lat naszym wasalem, a od rozpoczęcia gry minęły dopiero 4 lata. Ja już bym tutaj kombinował, jakby tu was zaatakować. Jakby tu, gdyby tylko Austria była po naszej stronie, byłoby genialnie. Byłoby naprawdę super genialnie. Ale nie jest, ale nie jest. Ponieważ ona nie chce ze mną sojuszu. Jeszcze. Jeszcze nie chcesz. Z czym prowadzi Austria wojnę? Z Kastylią oraz Francją. Z Hiszpanią oraz Francją. Austria, niesamowite. Jestem... O, to jest nawet jeszcze... Granda. Nie wiedziałem, że to jakieś takie małe państwo istnieje. Proszę bardzo. Ciekawe. Mamy Lukowie? No mamy Lukowie wielki i potężni. Wielcy i potężni. Tak, no. Są dobrzy. Tu mamy jakieś tam... Hejas. Witam, cieniasy. Timurydzi to są w ogóle koksy. I tak jak przypuszczałem, Moskwa zjada wszystko tutaj, tutaj. Perm, Kazań, Zatomorden. A Nowogród jeszcze żyje, a to dziwne. Prowadzi wojnę z Twerem. I wygrywa. A to dziwne, że Nowogród nie jest zjadany przez Moskwę. Jak to zawsze komputer robi. Ciekawe. Fajnie. Żeby istniały dwa równe państwa, a nie jedno wielkie, które nas wpieprzy i będzie realnym zagrożeniem. Bardzo się z tego powodu cieszę. O, mamy już dość złota, by coś z nim zrobić. Przychód mamy plus 2. No i teraz będziemy tylko kombinować, jakby tu zjeść zakon krzyżacki, jakby tu go ugryźć. Jakby tu zjeść Węgry może, co? Tak będziemy kombinować. Co mają z zakonem krzyżackim, Brandenburgiem i wszystkimi, co nie powinni mieć. No ja bym chciał mieć z tymi cholera Austriakami sojusz. Więc ja na pewno do kolejnego odcinka poprawię relacje tutaj z Austrią. Zrobię wszystko, by tylko mieć z Austrią sojusz. A kończę ten odcinek, bo ten ma już wystarczająco minut. Więc dzięki wielkie, że obejrzeliście. W sumie to w tym takim odcinku trochę wprowadzającym, co to jest Europa. Jak będziemy grali, jak to wszystko będzie się tutaj toczyć. Zresztą to fajnie jest, że to zależy. Wszystko komputer sobie wybiera. To nigdy nie będzie tak samo zawsze. Nigdy nie będzie tak samo zawsze, okej. Co? Jest wasalem Krymu. Niemożliwe. Niesamowite. Co tu się w ogóle stało, nie? Wasal Krymu. Dobra, okej, czyli tutaj... Cirkazja jest wasalem Krymu. To ciekawe. Czyli, a tutaj jakieś prowincje, tutaj jakieś państewko atakuje tą właśnie Kirkezję. Zresztą w ogóle nieważne. To koniec odcinka, dzięki wielkie, że obejrzeliście. Widzimy się w kolejnym. Ja sobie te kilka, myślę, lat przegram, gdy się nic nie będzie działo. Gdy się będzie działo, to po prostu włączę nagrywanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, na razie.